przede wszystkim zgłaszać problemy, które dotyczą mojej okolicy, mojej ulicy, mieszkania, otoczenia, dzielnicy. Więc to jest najważniejsze, żeby zebrać i znaleźć na nie rozwiązania, aby wystąpić do właściwych konkursów. Między innymi myślę, że to będzie w tej chwili stan powietrza właśnie i rozbudowa sieci ciepła miejskiego. Jednak cały czas można zgłaszać swoje spostrzeżenia, potrzeby i pomysły na to, jak poprawić jakość życia i wygląd starej części miasta. Przez rewitalizację rozumie się bowiem nie tylko inwestycje w remonty starych kamienic, ale także inicjatywy rozwiązujące problemy społeczne. Sporządzenie dokumentu, jakim jest program rewitalizacji miasta Złotowa, pozwoli na ubieganie się o przyznanie środków unijnych na przeprowadzenie zmian w tym programie zawartych. Zgłoszenia w formie wypełnionego formularza pobranego ze strony Urzędu Miasta należy składać w jego siedzibie.